Za nami Osir Cup, czyli turniej piłkarski dla dzieci z roczników 2012 i młodszych. W zmaganiach w Janikowie wzięło udział 8 drużyn z województw kujawsko-pomorskiego oraz wielkopolskiego. Najlepsi okazali się młodzi zawodnicy bydgoskiego Zawisze. Drużyny zostały podzielone na dwie grupy i rywalizowały w systemie każdy z każdym. Najmłodsi zawodnicy mieli zaledwie 5 lat. Rozpoczęcie przygody z piłką nożną w młodym wieku może przynieść dużo korzyści w przyszłości. Staramy się z dzieciakami pracować już w przedszkolu, oni przez te swoje gry, gdzieś tam tańce nawet zwykłe. Staramy się zobaczyć, czy dzieci, chłopaki nie mają gdzieś takiego, jak to się nazwie, mówi, talentu. Szkolenie w Polsce już jest dość mocno rozwinięte, spowoduje to, że umiejętności, które nabywają w młodym wieku, na pewno łatwiej będzie im się grało, trenowało w przyszłości. Pomimo tego, że w tak młodym wieku najważniejsza na boisku jest dobra zabawa, to wśród zawodników było widać dużą determinację oraz chęć zwycięstwa. Mecze były bardzo zacięte i często o wyniku decydowała zaledwie jedna bramka. Szkoda trochę, że kilka akcji nie było takich sprawnych, ale ogólnie to fajny mecz, zacięty mega. Bardzo ładnie tam z wolnego, bardzo ładnie strzeliłem i się bardzo cieszę, bo inaczej byśmy przegrali, a tak to mamy choć żemić. Większość młodych zawodników już teraz marzy o wielkiej karierze piłkarskiej wzorem Roberta Lewandowskiego. Nie wszyscy jednak podają napastnika Bayernu Monachium jako swojego sportowego idola. Szczęsnym się wizeruje. Ronaldo albo Pele. Jako moder z Brinktonu, który przyszedł od Lecha. Kolejna edycja turnieju Osir Cup za rok.